Nie mogłem zapytać wcześniej, ale czy to prawda, że dziewczyny nie noszą, no, bielizny, kiedy noszą kimono? To jest tajemnica. Tajemnica? No dalej, czy to naprawdę się liczy, czy dziewczyny noszą albo nie noszą bielizny? W sumie się liczy, bo jakbyś ty, kurde, przechadzał się bez majtek w samych spodniach. Po tym wszystkim, co się stało, to dobrze, dobrze jest zacząć nowy rok. W sumie to przypomina mi się taka historia z pewnym, w podstawówce, z pewnym kolesiem. Mówiliśmy na niego Karpo, bo no, ze względu na jego nazwisko nie będę dzielił się z nim jego nazwiskiem, bo to prywatne sprawy. Tak czy siak, no, bez kurde bielizny bardzo często przychodził do szkoły. I przez nagawki było widać jego fajfusa. I wszyscy się tym podniecali, do cholery jasnej. Na WF-ie chciałem powiedzieć. Na WF-ie krótkie spodenki zawsze nosiliśmy, oczywiście. I kurde, za każdym razem jak siedzieliśmy po turecku, to kurwa było widać. Ja tam kurde nie patrzyłem, ale wiecie, raz zauważyłem, jak mi kurde powiedzieli: Maciek, Maciek, patrz, widać jego siusiaka. Przez nagawki! Ja pierdzielę. Naprawdę w podstawówce nie ma nic innego do roboty. I kurde, znowu ten screen tearing jest przez OBS-a, ale co zrobisz? Niestety nic nie mogę z tym zrobić. Ale wiem, co mogę zrobić teraz. Hał, hał. Fuck y'all! O kurde, muza też się zmieniła. Ja pierdzielę, ten ostatni miesiąc jest naprawdę czymś okropnym. Tak więc no, chwila. Social link. Wszystko wymaksowane oprócz Kichichiro i Nyx Annihilation Team. Tak jak powiedziałem, chciałbym jeszcze zrobić jeden dodatkowy social link. Czemu nie robię ich więcej? Ponieważ wolę mieć wszystko zmaksowane, parę ich, niż kurde nie wiadomo ile zaczętych i no ten, niedorobionych, że tak powiem. Bad luck, zgubiłeś pieniędzy. Dobrze, że kurde nic ze zdrowiem nie było. Hej, chodźmy do Tartarusa. Nie możemy po prostu siedzieć i nic nie robić, wiesz, no właśnie, temu mam zamiar iść. To znaczy, że chyba Junpei świetnie się czuje, nie? To dobrze, on ma chyba... No, masz najmniejszy level, więc będziesz w naszej ekipie. How can I help you? Jak wszyscy się miewają, wszyscy mogą iść, więc idziemy. Tak więc no... oto, proszę państwa... Zaczyna się ostatnia Tartarusowa sesja. Dzisiaj w sumie nie chcę zbyt długo siedzieć. Po prostu standardowe... 2 godziny myślę, że będę siedział. Albo przynajmniej do końca Tartarusa posiedzę i tyle. Tak więc no, Junpei musi być w naszej ekipie. Kto tam jeszcze ma najmniejsze levele? Yukari, Akihiko i... Ken! I Aegis, Akihiko albo Yukari. Ken i Yukari. Hello, chodź tu. Let's go! I Ken. Okay, I'll do my best. Pewnie. Save'nę i zaraz ogarniemy te wielkie drzwi, które się tam pojawiły. Nie martwcie się. Tak, tak, Velvet Room. Masz jakieś nowe rzeczy do roboty, czy nie? Bloody Button. To jest druga rzecz, którą chciałbym zrobić przed końcem Let's Play'a, mianowicie rozpierdzielenie tego pierdzielonego śmiercia, który nas cały czas ściga, jak jakiś debil. Tak więc no, to zrobimy. Chyba już więcej nic nowego nie ma. No, mam jeszcze te questy, które nie zrobiłem, ale walić je. O kurwa,
nie zrobiłem tych dwóch. A trudno. Nie będę po nich płakał. Mimo tego, że kurde, tak dobrze mi szło z tymi questami, ale dobra. Tak więc no, zrobimy tak. Może persony mam zbyteczne czy coś. Nie, w sumie nie. Tak więc no, jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym zrobić, będzie połączenie pewnej persony. Ale zrobię to tylko dlatego, ponieważ chcę, żebyście zobaczyli jej piękno, no i zostało mi to zaproponowane na Asku. Ta osoba na Asku wie, o co chodzi. Ja też wiem, o co chodzi, a wy zobaczycie, o co chodzi podczas ostatniej sesji z tej gry. To są srebrne drzwi. Czy to są te drzwi, o których mówiła Eliza Asbest? Powiedziała o jakiejś siostrze, zdecydowała się otworzyć te drzwi. Jest dużo drzwi. Cześć, Margaret. E? Ktoś tam stoi. Dobrze, że przyszedłeś. Jestem Margaret, wiedziałem. Jestem tym, tą, która rządzi siłą. Czy ta deskrypcja pomogła ci zrozumieć coś? Słyszałem dużo o tobie. I myślę, że jest czas, żebym zobaczyła ciebie moimi własnymi oczami. To jest Vision Quest Hall. Aż mi się przypomina Soul Hackers. To jest świat w środku ciebie, który przygotowałam. No przestańcie wchodzić w butach do mojego środka, kurde. Moje flaki nie za bardzo lubią to wszystko. O co ci chodzi? Przygotowałam parę konkursów dla ciebie tutaj. Każdy jeden ze względu na twoje wspomnienia. Czy pamiętasz te wielkie cienie, z którymi walczyłeś? Tutaj możesz z nimi walczyć jeszcze raz, tak jak pierwszy raz to zrobiłeś. Tak jak... O co ci chodzi? Właśnie ci powiedziałam. To są zrobione z twoich wspomnień. Myślę, że zrozumiesz szybciej, jeżeli otworzysz pierwsze drzwi raczej, niż będziesz tutaj stał i pytał pytania. Okej. Okay. Myśl to jako wyzwaniu dla ciebie ode mnie. Masz wolność do wyboru cokolwiek, jakiekolwiek, czy odpowiesz na pytania, które zostaną ci tam zadane. Niektóre z nich są trudne, ale nie pomyślę, ale sądzę, że nie uciekniesz od nich. Teraz otwórz drzwi tak jak chcesz. I po tym, jak znajdziesz odpowiedź na każde pytanie, ale to byłoby powiedzenie czy coś? Tak, i mniej więcej o co tutaj chodzi, to, że to jest takie dodatkowe, kurde, dodatkowy quest polegający na rozpierdzieleniu wszystkich cieni, z którymi walczyliśmy. I chyba nie tylko. Power Door, Magic Door, Resistance, Speed... Luck. No i nie tylko. Tak więc no, rozpierdzielanie bossów i to będzie trudniejsze oczywiście niż kurde wcześniej. Jednak ja nie będę tego robił, ponieważ mnie to nie obchodzi. No. I tyle. W sumie może tam raz czy dwa zawalczyłem z jakimś bossem tutaj i to wszystko. Bo szczerze mówiąc, sidequesty mnie nie obchodzą w grach. Ja wolę po prostu iść dalej z fabułą. A propos tego. Tartarus, jestem gotów. Dobra wiadomość. Tak jak już wcześniej powiedziałem. Ostatnia sesja Tartarusowa i już nigdy więcej nie zobaczymy tej pieprzonej, cholernej wieży. Zła wiadomość jest taka, że kolejne 50 pięter będziemy musieli przebyć. Tak więc... Tak jak wcześniej to robiłem, nie będę eksplorował tego Tartarusa, będę po prostu szedł przed siebie. Szósty blok, ostatni. Au, moje oczy! Wszystko jest takie białe! Tak, skanuję te Powerful Enemy na 220 piętrze, tak więc no. Oh wait! Wygląda na to, że nie zostało ich już wiele. Jeszcze jakieś 5 więcej. Jesteśmy prawie na górze. Możemy to zrobić razem. BUM! Social Link rank 2. Tak więc no.
To co, o co chodzi w tym piętrze, to to, że no, trzeba rozpierdzielać tych bossów, no nie? Teraz one będą pojawiać się nieco częściej niż zwykle. Więc no, myślę, że nawet jeżeli nie będziemy aż tak bardzo tutaj napierdzielać się z przeciwnikami, o! To i tak damy radę rozpierdzielić wszystko i wszystkich. Bądź podatny na luz. Ściszę trochę. Kurde, nie mogę się doczekać, kiedy wpadnę na przeciwnika, który absorbuje lód. Wtedy to będę miał przejebane. Ha, nie ukryjesz się przede mną, ekspie. 523. Coś mi się zdaje, że... I levelowo chyba tutaj idealnie jestem. Poison Glaive. Całe szczęście, że mamy Kena tutaj. Możemy od razu mu to dać. A nie, nie dam mu, bo to... chujowa włócznia. Tam lanca. Tak więc no. A właśnie, jako że to już ostatni raz w naszym Tartarusie, zawsze lubię robić to. Ask for specific BGM? Maya Team! To jest kurde... Tak pasuje mocno do tego, co się teraz dzieje, że to coś strasznego. Chodź, pizdo. O, zajebiście, kurde. Będą wszystkiego teraz unikać, nie? Dobra. Nie masz... kurde. Czy oni nie są właśnie podatni na Hama i Mudo? Mogę zawsze spróbować, mimo tego, że pewnie nie zadziała. Kurwa mać, wiedziałem. One foe multi hit. All foes, dobra. Niech będzie. No kurwa, evade! Pewnie! Już wysyłuję jebany. Jak śmiesz! To moja Yukari, nie masz prawa. Gin! I... prądem cię porażę. Ale pewnie ten nie trafi. A trafił. I Lexpa. W sumie nawet nieźle. Tak myślę, kurde, ja pierdzielę, jak dostanę kartę z dużą ilością expa, to ja pierdzielę, ale się tutaj obłowię po prostu. Będzie zajebiście. Nie mogę się doczekać. Ten zajebisty exp po prostu aż stoi mi przed oczami. O kurwa. Fizyczne ataki. Zgadnijcie, co ja mam. Zaraz, skoro macie te tracker, czy to oznacza, że jesteście podatni na fizyczne ataki? Wolę nie przekonywać się o tym, ale zawsze mogę zrobić tak. Zróbmy mu nową dziurkę! Tak więc no, jako że to jest Tartarus, chyba czas trochę poopowiadać tam, co tam u mnie i co nie tylko. Tak więc no, 9 expa. I... ale dużo. O kurde, dla smoka powietrznego zapomniałem dać karty. Wszyscy levele powysłowali. Diarachan, o, to nam się przyda. Dobra. Więc teraz, zanim kurde znów zapomnie, item. Gdzie są te karty z Pokemonami? Znajdę je. Na pewno. W jakimś tysiącleciu. Jest! Knight's Reigns. Nie, to nie to, kurde. Cholera jasna, gdzie one są? Czy w ogóle je wziąłem? Wziąłem je. Pamiętam, że wymieniałem. 5 rubinów? Miałem przecież 7. Co się tu odpierdziela? Ach, nieważne. Pewnie musiałem za coś wymienić nie, i ten, no. Się zorientowałem dopiero teraz. Perfumy... King of Coins jest. 4, 8, 12.
Następny level up i smok powietrzny będzie miał... Ja pierdzielę, jeden punkt! Damy radę! Damy radę. Tak, tak. Silniejsi przeciwnicy, jakby do tej pory, kurde, nie byli silni. Chociaż nikt, kurde... O! Holender. O ile dobrze pamiętam, ty jesteś podatny na lód. Ale nie zdałbym się na moją pamięć. A, może być. Woo! Atak! Tak więc no, wczoraj byłem w sklepie z używanymi grami, do którego tam zwykle chodzę. Tam zwykle kupuję gry. O kurwa. Agilao. Może ciebie to wywróci. Tak więc no, i zdecydowałem, że... O kurde, działa. Tak, zdecydowałem, że kupię parę gierek i wymienię je w takim innym sklepie, ale to w tym sklepie to idziesz kupować gry, jak już chcesz coś konkretnego, ponieważ no tam na przykład nieraz widziałem Personę 3 i 4, ale problem jest taki, że kurde, one 40 euro kosztowały. Tak więc no, mój plan jest taki, że pokupywać parę gier w Cashu Convertersie, bo to tak się nazywa ten sklep, do którego zwykle chodzę. Wiecie, tam one kosztują po 2-3 euro zwykle. Potem sprzedam je, albo raczej wymienię w tym Old Star Gamesie, czyli ten sklep numer 2. I one zwykle kosztują więcej, jak wymienię je. Tak więc to oznacza, że to tak jakby kurde się handlowało złotem, do cholery jasnej. Czyli na przykład za grę, która kosztuje 2 euro, w tamtym sklepie mogę dostać 10 euro. Czyli tak i tak jestem na plusie. Co oznacza, że ten... Też oczywiście zależy o jaką grę... O jaką grę chodzi, bo niektóre kosztują więcej, na przykład... kupiłem Metal Gear Solid 3, które już oczywiście miałem. I oczekuję, że będzie dość nieco więcej kosztować. Dzięki temu będę mógł wymienić MGS-a 3, plus jeszcze mam tam Soul Calibura 3, kupiłem. Final Fantasy 10 oraz Splinter Cella 1. A te wszystkie gry już mam na PS2, więc jako tako nie będę specjalnie za nimi tęsknił. I tak, i któregoś dnia mam nadzieję, że dostanę dość sporo kasy za te 4 gry. Dzięki temu być może kupię sobie Personę 4 w końcu. I będę mógł, kurde, z niej zrobić let's playa kiedyś. Taki jest, kurde, plan, zobaczymy. Chociaż może być też problem, ponieważ Metal Gear Solid jest po niemiecku, a Final Fantasy X jest po hiszpańsku. Mam nadzieję, że kurwa tego nie zauważą. Bo jak zauważą, to będę miał wpierdziel. Chociaż nie, niekoniecznie będę miał wpierdziel, ale pewnie to trochę obniży wartość tych gier. To jest porąbane. No ale co zrobić. I tak, kurde, wyszedłbym na plus, moim zdaniem. Nawet jeżeli, kurde, dostałbym nieco mniej kasy za te gry w innym języku. 264. Fizyczne ataki są silniejsze? U Kena? Okej, będę pamiętał. I oczywiście, jak zwykle, w gardle coś mi stoi, nie? I oczywiście jakieś samochody jeżdżą, nie? Wszystko tylko, żeby mnie udupić. Pieprzone życie. Po co decydowałem się zostawić Ryojiego przy życiu? Jak i tak wszystko, kurde, będzie zjebane. Mam atak, bym mógł zaatakować wszystkich? Chyba nie. Nie trafisz. Oczywiście, że nie. Skurwysynu pierdolony, jak nie wkurwiasz!
kurwa, pierdolony samuraj. Myślisz, że jesteś jak Samurai Jack? Nie, nie jesteś, on jest fajniejszy. Masz, kurwa, żryj ten ogień. Zaraz cię upiekę na grillu. No. Let's get him! Jak się wam to podoba? I dawać mnie kasę! Kurwa! Tak więc no, co mogę tam jeszcze powiedzieć? Jeszcze tam konstruowałem tak jakby akcesie, no nie, żeby sobie podtrenować ten program, bo na pewno mi się przyda w przyszłości w Microsoft Access. O kurwa, no zajebiście. Tam kodowanie i tak dalej, wpisywanie tych całych list i postanowiłem sobie, że... Kurwa jego mać! Postanowiłem, że po prostu sobie... zrobię tak jakby listę moich gier i zacząłem od PlayStation 2. Wyszło na to, że mam ich jakieś... ponad 80. O, dobra, jest. Dostaniesz pierdziel. Zrobimy zamek z piasku, a z ciebie, a z twojej dupy jesień średniowiecza. Przeżyłeś! Teraz nie. Tak więc no, ile ja mam jeszcze PS2? Szczerze powiem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że już jakieś 6 lat może. Tak, w takim razie no, z takiej perspektywy czasu to raczej nie jest dużo tytułów. Ale hej, ważne, że przynajmniej wie wszystkie grałem, przynajmniej. Ponieważ no, kolekcjonować kolekcjonowaniem, ale najważniejsze jest to, żeby kurde w nie zagrać. Przynajmniej. Już może nie ukończyć, bo to zależy, bo niektóre gry mogą być do dupy. Na przykład patrzysz na okładkę, myślisz sobie, o ja cię kręcę, to wygląda na coś fajnego, a tak naprawdę okazuje się, że to jest wielkie gówno. No. I niestety. Uuu! Junpei swój chłop. Teraz dla Junpei'a banan stanął, kurde. Uczelniec. Pi! Dawaj 9. Może milion expa dostanę. Może być. Terrorystka Yukari dostała level. Ta. Nawet mnie nie zauważyłeś, byłem pod twoim nosem, durni jeden. A najpierw ciebie trzeba się pozbyć. Jesteś najbardziej kłopotliwym chujem. Tak. Do widzenia. No. Fajnie, że Junpei ma tą regenerację. Spring of Life. W sumie on ma dużo HP i to mu się przyda, bo on... jako że używa fizycznych ataków, to będzie mu bardzo przydatne. Dla mnie by się przydało Invigorate, ale niestety nie mam już miejsca na skille. Chociaż przyznam, że węsza powietrznego jeszcze nie zrobiłem tak jak chciałem do końca. Ale za niedługo to tylko kwestia czasu. Właściwie jest jeszcze jeden skill, który chciałbym mu dać. To spowoduje, że będzie jeszcze bardziej OP. Wy chyba jesteście podatni na elektryczność. Nie, na ogień. Tak więc no. Popisz się, kurde. Pikachu, wybieram cię! Kiedy Pikachu używa ognistych ataków, nie mam zielonego pojęcia. Ale hej. Może jego pieprzni. Przynajmniej trafił. O kurde! Wiem! Widzę, kurde, mam oczy fuka! O nie, ciebie trzeba załatwić. Gin! Nie chcemy ciebie tutaj. Będziesz nam spierdzielał wszystkiego. Ha! Dobra, myślę, że... Już wystarczy, kurde, rush i tyle.
Wezmę personę tak dla jaj. Właśnie chcę, żeby ten cholerny, ponury żniwiarz zabrał mnie tam do krainy wiecznego spoczynku. Jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie jestem gotów. Tak więc no. Let's fucking go! Tam są schody, ja pierdzielę. No idź do... Nieważne. Tak, tak, następne piętro, wiem. Fuka kurde, ja mam mózg, potrafię zapamiętywać informacje, nie musisz mi wszystkiego tłumaczyć. Po 5 milionów razy. Łahaha. Dobra, ty zginiesz śmiercią męczennika. To zamawiał lody na patyku. Ja nie, chociaż przydałyby się, bo jest dość gorąco. Wezmę kasę oczywiście. W sumie na persony teraz nie będę zwracał uwagi za bardzo. Tak. O, wyjście, zajebiście. Tego właśnie szukałem. Tak więc, no. Wpierdziel, wpierdziel i wpierdziel. Szkoda, że ma buffu dime nie mam. To by mi się o wiele bardziej opłacało, tak myślę, bo zwykle przeciwników pojawia się około 2-3. Ma buffu dime, tak jakby 2 buffu dime. Tak ergonomicznie patrząc, o wiele bardziej by mi się to przydało, ale... Hej, mój smok powietrzny nie musi być idealny, żeby być zajebisty. 2002! Ta, let's go. O czym mógłbym jeszcze poopowiadać? No... Oczywiście, kurde, sesja się powoli zaczyna. Dzisiaj mamy... 2 czerwca. I myślę, że no... Myślę, że jakoś to będzie, szczerze powiem. Cokolwiek się stanie, rozpierdzielę wszystko do cholery jasnej. Czemu miałbym tego nie zrobić, Hill Party? No, bo jestem kurde... PG. Ja wszystko rozpierdzielam. Cały system. Mimo tego, że już miałem chyba ze 2 egzaminy. Myślę, że dobrze mi poszły. I wiem, pewnie, kurde, gadanie na... O, dobrze, muzyka się nie zresetowała? Ja cię kręcę. Wiem, że, kurde, gadanie o tym nie jest zbyt ciekawe, ale tym na razie żyję tylko i wyłącznie ostatnio. Halki Hogany? Nie. O ja... O nie, wy macie, kurwa, te. Mudo i Mamudo i te inne gówna. Here it comes! Czyli trzeba zarzucić. Wiem, kurde, do tej pory robiliśmy to. Najpierw zobaczę, czy absorbują lód, czy coś takiego. Nie. Okej. Trzeba zarzucać buffy w takim razie. Tak. Defense up. Lubię to widzieć. Właściwie czemu ich nie przeanalizuję? Niech będzie Diarahan. Później Yukari pieprznie ich Magarulą. Nie miejcie nic... Myślisz, że na mnie to kurde wrażenie... Dziękuję, Fuka, to było bardzo pożyteczne! Naprawdę nam pomogłaś! Ja pierdzielę! Okej, w takim razie... Mind Charge... Jedziemy z tym koksem. O nie! To było chujowe. Dobra, Ken następny. Ty użyj tej całej Kamasutry od ataków. Fierce Sutra. Szkoda, że debuffów nie mamy.
Media... Rama. Trzeba coś, kurde, z tym zrobić. Z tymi chujami. Dobra, mnie możecie atakować. Mnie i tak... Na mnie zbyt dużo obrażeń nie zadacie. I can't lose! Dawaj, Garudine. Właśnie. I? Ile? Dobra, jest. Może po następnym Mind Charge'u rozwalimy tamtego chuja. Dawaj, może krytyk. O. Oczywiście, że nie. Peace. Szkoda, że ja Mediaramy nie mam, ale... Macie brzydkie mordy, wy skurwysyny, całe szczęście, że jesteście niewidzialni. Przynajmniej kiedy nie atakujecie. O, ja pierdolę. Dawaj. Smoku powietrzny, na ciebie mogę tylko liczyć. Hi! O, już nam obrona zaczyna się kończyć, cholera jasna. One foe multi hit, zobaczymy. Ło, zadziałało. Dawaj. Myślę, że po tych bossach wrócimy do pierwszego piętra, do parteru Tartarusa i weźmiemy innych ludzi do naszej ekipy, bo wszyscy potrzebują expa. Allah Akbar! Kurde, Yukari! Nie, zaraz. Bufudain. Dawaj. Dobra, jeden problem z głową. Zostały jeszcze dwa. Chyba wszystkim teraz obrona się skończyła, nie? Więc... Zróbmy tak. W sumie już nawet atak nie jest nam potrzebny, jak teraz jest ich tylko dwóch. Bo już, no, już tak jakby sytuację mamy pod kontrolą. Chyba. Chyba! Ta. Który ma mniej HP. Chyba mają oboje tyle samo. To fakt dysk. Właśnie temu, kurde, Mabuku Dain by mi się teraz przydało. Bym z łatwością wszystkich ubił. Fist. Może by tak krytyk wszedł tutaj, co? On ma mniej HP. Prawie. 231, nieźle. Chyba nie zaatakowałem tego, którego trzeba było. Idioto! Dziękuję za zmarnowanie tury. Dawaj. Nie chybie! Chybia! Ja pierdzielę, Yukari! Ogarnij się! Trzy razy pod rzędu nie trafiłaś! Okej. Kurwa! Nie tego. Kurwa! Wiesz co? Ty nas uzdrów w takim razie. Mu! Krowie mleko! Mind charge? Tak. O kurwa. Ha, i co? Junpei i tak wstanie, nieważne ile razy go wywalisz. Dawaj, pieprznij go! Buster Swordem jak Cloud! Kurde!
Cloud jest o wiele bardziej celny od Junpei'a. Fuck. W następnej turze trzeba będzie zbufować wszystkich, bo nam obrona się kończy. Tak, najwyższy czas. Ciebie. Kurde, gdybyście trafiali, to by na pewno już padł do tej pory. Dawaj. Dziękuję. Dawaj Ziodine. Nie, oni chyba absorbują elektryczność, cholera. A nie, niekoniecznie. O kurwa. Dobra, dawaj. Chyba teraz nie potrzebuję Mind Charge'a, by rozpierdzielić tego, co ma najmniej HP. Tak więc, do widzenia. Miło było, ale się skończyło. Wypierdalaj. Może by tak krytyk... Jest! Jest! Kontraj swój chłop! Bij! Rozpierdzielmy mu wszystkie oczy, podbijmy je! Będzie miał tyle śliw, że nawet nie będzie wiedział, co się dzieje. Nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Co by tu teraz zrobić? Hym. I skończone. Wiem, temu właśnie... O! Bid razy 15! Ja cię kręcę!